Niezależnie od tego, czy twoja przygoda z postapokaliptycznym światem Fallouta rozpoczęła się w krypcie 13, czy też może uciekłeś z krypty 101, wszyscy ruszaliśmy w nieznane. Promieniowanie, zdeformowani ludzie, supermutanty i szpony śmierci wydawały się najgorszym, co może człowieka spotkać. Szczególnie po takim sielankowym życiu w schronie, jakie wiedliśmy. No nie wiem, ktoś z was wolałby wieść ciężkie życie na wyniszczonej powierzchni, gdzie na każdym kroku mogą nas obrobić i zamordować? No, pozornie jest to nieporównywalnie gorsze od życia w małej społeczności gdzieś pod ziemią. Ale tylko pozornie. Zebrałem dla was najbardziej niepokojące krypty, które mogliśmy odwiedzić lub o których tylko słyszeliśmy na przestrzeni serii Fallout. Bardzo serdecznie zapraszam teraz do obejrzenia filmu. Dobra, zaczynamy z grubej rury. Powiedzcie mi, bylibyście w stanie regularnie poświęcać członka swojej małej społeczności, bo chcę od was tego komputer? Przed takim właśnie zadaniem stanęli mieszkańcy krypty 11. Mieli duży schron z jeszcze większymi zapasami, bieżąco wodą i prądem, tyle że raz do roku trzeba było kogoś poświęcić, albo zginęliby wszyscy po prostu. Postanowiono więc robić głosowania, a wybrana osoba miała sprawować przez 12 miesięcy funkcję nadzorcy, o czym oddać swoje życie na rzecz reszty. Mijały lata, zawiązywały się sojusze i każde takie głosowanie wyglądało jak swego rodzaju wybory na opak. W końcu nikt nie chciał zostać wybrany. Pewnego roku najliczniejsza grupa, czyli Blok Sprawiedliwości, zwróciła się do jednej z mieszkanek krypty, Catherine Stone. Powiedzieli jej tak, prosta sprawa, dostarczasz nam seksualnych uciech, a my nie zagłosujemy na twojego męża. W końcu i tak na niego zagłosowali. Desperowana Catherine zabiła kilku członków grupy, do czego później się przyznała. Nie tylko pozwoliło jej to dokonać zemsty, ale też zdobyła, w cudzysłowie oczywiście, poparcie reszty mieszkańców, by zostać skazaną na stanowisko nowego nadzorcy. Świeżo upieczona nadzorczyni Stone nie miała zamiaru bezczynnie piastować tego stanowiska, mając na uwadze, że następny w kolejce i tak będzie jej mąż. Stworzyła więc nową regułę. Koniec z wyborami. Od tego roku pechowego osobnika wybierze komputerowy program losujący. Pomysł ten zdenerwował członków najliczniejszego stronnictwa, którzy wybrali rozwiązanie siłowe. Po krwawym starciu z udziałem wszystkich mieszkańców w całej krypcie zostało jedynie jakieś 5 osób. Zdecydowali, że to wszystko nie ma już w ogóle sensu, niech się dzieje co chce. Koniec z poświęceniami. Gdy komputer pogratulował im wtedy asertywności i w nagrodę otworzył wrota schronu, pozostali przy życiu mieszkańcy przeżyli załamanie i popełnili zbiorowe samobójstwo. Krypta 92 zarezerwowana była dla artystów, bynajmniej nie z powodu chęci pielęgnacji sztuki, to nie ma co się łudzić. Przeprowadzający wszystkie te moralnie wątpliwe eksperymenty naukowcy rządu amerykańskiego uznali, że to właśnie muzycy, malarze, rzeźbiarze i inne osoby z kreatywnymi umysłami będą najbardziej wrażliwi i podatni na przekaz podprogowy. Mieszkańcy tego schronu żyli tam wśród nieustającego białego szumu z ukrytymi wiadomościami. Hipnoza, czy też pranie mózgów, jak to woli, tego rodzaju miała pomóc stworzyć super żołnierzy, bezwłocznie wykonujący każdy otrzymany rozkaz. Wątłej postury spokojni artyści nie wydaje się dobrym materiałem na wojowników. Lecz z czasem zaczęli wykazywać się wzmożoną agresją. Ochrona krypty przestała sobie radzić z tymi napadami i w końcu stała się tragedia. Jeden z badanych wpadł w szał, rozszarpując trzech innych mieszkańców, zanim został powstrzymany ostrą amunicją. Przestał się ruszać dopiero po ponad 20 otrzymanych trafieniach. Podprogowy przekaz zwiększał jakimś cudem siłę i wytrzymałość, lecz nie działa na wszystkich jednakowo. Niektórzy nie przemieniali się w bezmózgie roboty, chociaż stan ich umysłu uległ stopniowemu pogorszeniu, co szczególnie widać w dziennikach pozostawionych przez jedną mieszkankę krypty, czyli Zoe Hammerstein. Każdy kolejny wpis był coraz bogatszy w błędy ortograficzne, dziwaczną składnię i tym podobne problemy. Ostatecznie ponad połowa mieszkańców poddała się przepływom agresji, wymordowała resztę osób w schronie, a potem siebie nawzajem. Do krypty przedostały się także błotniaki, które możemy napotkać na miejscu w skórze bohatera gry Fallout 3. Eksperyment przeprowadzony w krypcie 108 był tak dość ciekawy, skomplikowany. Cel? Przestudiować zachowanie ludzi w obliczu braku lidera. Do odpowiedniego efektu poczyniono aż 20-letnie przygotowania. Pozornie miał to być schron, jakich wiele. Jeden wykwalifikowany nadzorca i reszta mieszkańców cywilów.
Nadzorca ten jednak chorował na rzadką odmianę raka, które miało go zabić w przeciągu kilkudziesięciu miesięcy. Dodatkowo po upływie 20 lat generator prądu miał przestać funkcjonować, a zapasowy generator nie byłby w stanie utrzymać tak licznej społeczności. Żeby jeszcze wzmóc konflikt w kwestii rozrywki, też ograniczono komediowe nagrania w wideotece schronu, za to zbrojownia była aż trzykrotnie lepiej zaopatrzona niż normalnie. Wystarczyło tylko poczekać, aż jedyny nadzorca umrze, żeby zobaczyć, jak poradzi sobie reszta. Jak sprawa ostatecznie się rozwiązała? Nie wiadomo, gdyż były tam również prowadzone badania nad klonowaniem ludzi. Powielanym osobnikiem był jeden z mieszkańców o imieniu Gary, którego klony szybko zaczęły być nadzwyczaj agresywne i w stosunku do reszty. No i zanim odbyła się walka o władzę po zmarłym nadzorcy, klony Garego zapiły wszystkich na miejscu, potrafiąc jedynie władać bronią białą i powtarzać własne imię. Gdy gracz dociera do krypty, szybko natyka się na zwłoki jednego z Garych, by później być zaatakowanym przez klony z rozmaitymi numerkami: Gary 17, Gary 27, Gary 32. Strasznie pokręcone miejsce, nie uważacie? W poszukiwaniu ojca, co jest naszym głównym zadaniem na początku trzeciego Fallouta, trop prowadzi gracza do zapomnianego schronu numer 112. Tamtejsi mieszkańcy dostali szansę na normalne życie. Co prawda była to tylko komputerowa symulacja, a ciała uczestników tkwiły w specjalnie zaprojektowanych kapsułach, ale iluzja sielankowego życia w małej społeczności chyba nie jest aż taka najgorsza, kiedy alternatywą są zniszczone wojną atomową tereny pustkowi, nie? Oczywiście nie mogło być się bez problemów. Kapsułami z mieszkańcami opiekowały się roboty, gdyż zwierzchnik całego projektu, dr Brown, również skorzystał z tej technologii, tyle że z pełną świadomością symulacji komputerowo stworzonego świata i z możliwością kontrolowania tamtejszych wydarzeń. Chyba nikogo za bardzo nie dziwi fakt, iż Brown szybko zaczął wykorzystywać te boskie, jak na symulację, moce, by spełnić swoje sadystyczne zachcianki. Nikt nie był bezpieczny, chociaż w rzeczywistości wszyscy leżeli nieruchomo w kapsułach. Misja odnalezienia ojca bohatera lub bohaterki prowadzi nas do tej krypty i ostatecznie sami trafiamy do tego świata. Brownowi już znudziło się bezpośrednie męczenie tamtejszych mieszkańców, więc stawia przed graczem zadanie. Mówi do nas: powiem ci, gdzie szukać ojca, jeśli zrobisz psikusa jednemu z mieszkańców, a potem zrobisz mu krzywdę, a potem go zabijesz, a na końcu założysz dziwaczną maskę i zaczniesz ciąć nożem każdego, kto się nawinie. I w ten sposób wirtualna utopia stała się placem zabaw doktora sadysty, a my jego narzędziem. Kolejny eksperyment, w którym coś ewidentnie poszło nie tak. Warte wspomnienia schrony, o których wiemy z Biblii Fallouta, czyli kompendium wiedzy od dewelopera pierwszych odsłon, są: Krypta 27, schron, który umyślnie przejął dwukrotnie więcej osób, niż był w stanie pomieścić. Jego losy nie są znane, ale można domyślić się następstw. Krypta 36, dystrybutory żywności wydawało jedynie gęstą, lepką maść. Obrzydlistwo. Krypta 42, wszystkie żarówki nie przekraczały mocy 40 W. Krypta 56, usunięto wszystkie rozrywkowe filmy oprócz występów beznadziejnych komików. Myślę, że mieszkańcy mogli przez to nieźle zaświrować. Krypta 69, 1000 kobiet i jeden mężczyzna, resztę dopowiedzcie sobie sami. Jeszcze tak, moja propozycja mogła być krypta 68, w którym byłoby jedna kobieta i 1000 mężczyzn. No to bardziej hardkorowa opcja, nie myślicie? Ale myślę, że to była... byłoby ciekawa propozycja. Piszcie swoje propozycje zwariowanych krypt i powiedzcie też, która jest najbardziej niepokojąca waszym zdaniem. Czekam na komentarze. Jeśli wam się spodobał film, to też dajcie łapkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Na razie.